lasy kochane i zielone chłodniki, drzewa przyjemny szum dające z siebie, trawy, pagórki, biegące strumyki, przy was niech mieszkam choć o suchym chlebie. Tak w XVIII wieku, jako częsty gość tutejszego dworu, pisała o Niwiskach Elżbieta Drużbacka. Poetka nazywana Safoną Słowiańską, a tak prywatnie prababka Aleksandra Fredry. Gmina Niwiska leży w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego. Zajmuje obszar prawie 10 tysięcy hektarów, w całości położony na terenie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego obszaru chronionego krajobrazu. Przepiękne lasy, pozostałe po Puszczy Sandomierskiej, malownicze pejzaże, czyste powietrze zachęcają do uprawiania turystyki. Atrakcją gminy jest odrestaurowany dwór rodziny Hubków, który jak dawniej tętni życiem, jest centrum kultury i siedzibą szkoły muzycznej. Hubkowie sprowadzili się z Czech pod koniec XVIII wieku, ale stopniowo z kolejnymi dekadami spolonizowali się. Widać, że mieli patriotyczne uczucia, bo już wiadomo, że w czasie powstania styczniowego tutaj w Niwiskach ukrywali powstańców. No i pewnie ten patriotyzm przekazali ostatniemu właścicielowi, którym był Jan Antoni Ernest Hubka. Ostatni pan na Niwiskach to postać niezwykła. Człowiek wielu talentów. Z powodzeniem dzielił czas na prowadzenie dużego majątku, politykę, dalekie podróże i publicystykę. Jego książki z wypraw do Indii, w Tunezji, Palestyny i Włoch mogą służyć jako przewodniki turystyczne z początku XX wieku. Jan Hubka urodził się w Niwiskach 22 stycznia 1866 roku. Ukończył Wydział Praw Uniwersytetu Jagiellońskiego jako doktor praw. W 1890 roku przejął po ojcu dobra niwiskie i rozpoczął karierę polityczną. Doktor Jan Hubka był posłem Sejmu Krajowego we Lwowie, ale także członkiem Rady Państwa w Wiedniu. Był współpracownikiem Józefa Piłsudskiego w czasie I wojny światowej w ramach Naczelnego Komitetu Narodowego. Utrzymywał z nim kontakt listowny. Miał zasługi też w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Równo w 10. rocznicę odzyskania niepodległości w 1928 roku został odznaczony krzyżem Polonia Restituta. Niestety ostatnie lata życia Hubki nie były czasem radosnym. W 1941 roku został wysiedlony z dworu przez Niemców, którzy ten budynek przeznaczyli na posterunek żandarmerii wojskowej. Później w 1944 roku władze komunistyczne w ramach nacjonalizacji, w ramach też walki z ziemiaństwem nie pozwoliły mu na powrót do swojego domu. Żył ostatnie lata życia w Kolbuszowej Dolnej i tam zmarł w 1952 roku jako człowiek schorowany, ociemniały, ale nie został zapomniany przez mieszkańców. To jest ciekawe, że dawniej pracownicy dworscy, którzy często w ramach parcelacji prawdopodobnie otrzymali te dworskie pola, przywozili mu już jedzenie. Pamiętali o nim i po śmierci na chłopskiej furmance przywieziono jego ciało do kaplicy rodzinnej na cmentarzu w Niwiskach, gdzie został pochowany.
realizacji życiowych planów Jana Chupki pomagało mu nie tylko ziemiańskie pochodzenie, ale też znajomość z czasów studiów. Niewiele osób wie, że z przyjaciółmi z czytelni akademickiej Jan Chupka przyczynił się do sprowadzenia do Krakowa zwłok Adama Mickiewicza. Działając w Krakowie, studiując, zdobywał nowe kontakty w tym środowisku artystycznym. Brał udział w spotkaniach kabaretu literackiego Zielony Balonik, który spotykał się w cukierni Jama Michalika w Krakowie. To w Zielonym Baloniku Jan Chupka poznał Karola Frycza, późniejszego profesora Krakowskiej Akademii. Urzeczony jego talentem, w 1912 roku zaprosił go do Niwisk, by ozdobił wnętrza dworu modnymi freskami. Frycz sam był już uznanym twórcą, bardzo wszechstronnym, ponieważ Frycz i studiował architekturę w Monachium. Krakowską Akademię Sztuk Pięknych skończył ze złotym medalem, Wydział Malarstwa, ale studiował też historię sztuki w Krakowie. Studiował w Wiedniu na sławnej Kunstgewerbeschule i studiował w Paryżu w szkole Morisa w Londynie. Polichromie Frycza należą do epoki modernizmu, który łączył różne kierunki artystyczne. No, takim najważniejszym jest oczywiście secesja, zwana też Jugendstilem czy Art Nouveau. Polichromię niemieckiego dworu łączy według mnie pewna myśl, mianowicie idea czterech pór roku. Pór natury, ale też pór życia człowieka. Pełnię życia reprezentuje frys, który znajduje się w sali jadalnej. Największej sali dworu. Sali, która muszę powiedzieć była takim sercem domu. I ona jest właśnie wypełniona fryzem w najcieplejszych kolorach. Właśnie złota, żółcieni, czerwieni, bieli. Pary pawi były przedstawione po obu stronach źródła życia albo drzewa życia, ponieważ paw zawsze symbolizował wiosnę, słońce, odrodzenie. Pawiom towarzyszą kosze z owocami. Nad tymi owocami latają nadnaturalnej wielkości motyle. Motyl był też symbolem właśnie duszy i odrodzenia. W sali jadalnej na suficie znajdziemy jeszcze jeden motyw dekoracyjny. To paw, który owinął centralny żyrandol na plafonie, rozkładając mieniące się pióra. Jest symbolem światła i słońca. Zachowały się jeszcze polichromie w pokoju, który służy dzisiaj jako biblioteka. Ten biblioteczny przedstawia motyw kwiatów lotosu, które mnie osobiście przypominają wystrój Jamy Michalika. Najbardziej wiosenny jest pokój ozdobiony koszami białych róż. Bardzo delikatny taki wzór przypominający mi wzory Biedermajeru, czyli klasycyzmu mieszczańskiego. Trzeci pokój, jakby w anfiladzie, reprezentuje zimy, właśnie te kroczące ptaki, wrony i gdzieś w głębi wierzby, które rzucają niebieskie cienie. Zachowały się także freski lilii, ulubionego motywu secesji. Klimat tego miejsca przyciąga lokalnych twórców. Ryszard Kubik jest zafascynowany historią dworu w Niwiskach. Freski Karola Frycza były inspiracją dla własnych malowideł na szkle. Jest autorem portretu Jana Chupki, zdobiącego wejście do dworu. Zajmuje się rekonstrukcją figur świętych postaci i z przyjemnością maluje konie. Dworek Chupki w Niwiskach z polichromiami Karola Frycza jest inspiracją także do tworzenia rękodzieła artystycznego przez panie z koła gospodyń wiejskich w Niwiskach.
Jest tu to miejsce, gdzie łączy się tradycje z nowoczesnością i w tym, jak widać, pomagają nam panowie. Szkoła muzyczna pierwszego stopnia na dobre zadomowiła się w zabudowaniach dworu. Odrestaurowane wnętrza mają niepowtarzalny klimat. Tu można nauczyć się gry na 15 instrumentach pod okiem doświadczonych nauczycieli. Początki czasem są trudne, ale gdy się słucha, jak grają starsi koledzy, to aż chce się ćwiczyć. Uczniowie uczęszczają na zajęcia teoretyczne, takie jak rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne czy wiedza o muzyce, orkiestra, chór czy zespoły instrumentalne. W roku 2019 powstał w naszej szkole studio nagrań, z którego korzystają uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, ale także zaprzyjaźnione stowarzyszenia i osoby prywatne niezwiązane ze szkołą. Tutaj zarejestrowano utwór Niemarkowana miłość, poświęcony błogosławionej rodzinie Ulmów. Do tego nagrania Kamil Pezda, autor muzyki i tekstu, nauczyciel szkoły muzycznej w Niwiskach, zaprosił młodzież i muzyków z regionu. Na terenie zabytkowego parku i dworu w Niwiskach nakręcono także teledysk. Odbywają się u nas liczne wydarzenia artystyczne, koncerty, festiwale, konkursy, warsztaty i seminaria z wykładowcami akademii muzycznych z całej Polski. Ogromnym zaszczytem jest dla nas współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Muzyków Kameralistów. W tym roku wystartował u nas również pierwszy ogólnopolski konkurs perkusyjny, który przerósł nasze najśmielsze oczekiwania pod względem ilości zgłoszeń. Największym wydarzeniem i zarazem wyzwaniem dla uczniów i absolwentów szkoły muzycznej jest coroczny koncert patriotyczny. Odbywający się w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja w Niwiskach, gromadzący setki widzów zarówno w kościele, jak i przed odbiornikami dzięki transmisji na żywo.
za tęsknotą, jak wartki potok, a myśli kłębią się tak. Mam przed oczami dzień pożegnania, spojrzenia mówią bez słów, a w myślach smutek i ból rozstania, lęk, że nie ujrzę cię już. Dziś idę walczyć, mamo, może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle Zespół parkowo-dworski w Niwiskach to nasze dziedzictwo. Zabytkowe obiekty odzyskały dawny blask, wypiękniał park. To bardzo ważne miejsce dla naszej społeczności, które tętni życiem, łączy pokolenia, inspiruje artystów i przyciąga jak magnes. Jest gościnne i otwarte na współpracę.